Rynek e-commerce jak najbardziej funkcjonuje. To jest bardzo duży rynek o wielomiliardowych obrotach, z bardzo dużymi graczami i także z rozproszoną strukturą i sporo mniejszych podmiotów też na nim funkcjonuje. I wiemy z naszych badań, bo my przeprowadziliśmy własne badania skierowane i do przedsiębiorców online'owych i do offline'owych, że około 68% z nich planuje automatyczne rozwiązania. Po prostu wiedzą, że bez tego nie są w stanie sprostać konkurencji, a wystarczy spojrzeć na przykład Amazona, który nawet w magazynach stosuje automaty i roboty do tego, żeby szybko przygotowywać paczki. Więc dla polskich firm to jest droga w jednym kierunku. Ta automatyzacja jest niezbędna do tego, żeby konkurować w przyszłości także z takimi gigantami, jakim jest między innymi Amazon. Moim zdaniem my już dorównujemy gigantom. Naprawdę jesteśmy w świetnym miejscu i proszę pamiętać, że wiele rozwiązań z obszaru innowacji, z obszaru technologii było w Polsce. Mamy kontakty z jedną z większych grup e-commerce'owych. Nie będę teraz wymieniał nazw, żeby nikogo dodatkowo nie promować, ale wiemy, że w tej grupie e-commerce'owej Polska jest przyczółkiem, który zajmuje się najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu e-commerce'owych rozwiązań. To, co się uda tutaj, jest przenoszone na inne rynki. W związku z tym naprawdę nie mamy się czego wstydzić i mamy się czym chwalić.